Policja apeluje, by w przypadku utraty dokumentów niezwłocznie zastrzec je w banku, nawet jeśli nie mamy konta. Dzięki temu informacja trafi do ogólnopolskiej bazy skradzionych i zagubionych dokumentów i uniemożliwi to przestępcom kradzież naszej tożsamości. Przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości chroni system Związku Banków Polskich. Informacje w nim zawarte natychmiast przekazywane są do wszystkich banków, operatorów telefonicznych i tysięcy innych firm. Jak wyjaśnia policja, utrata choćby jednego z dokumentów, takich jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy czy karta pobytu, może być przyczyną wielu problemów finansowych. Przestępcy, posługując się nimi, mogą w łatwy sposób próbować wyłudzić kredyty i pożyczki, wynajmować mieszkania i pokoje hotelowe, zakładać fikcyjne firmy, czy nawet dokonywać kradzieży pojazdów lub innych rzeczy z wypożyczalni. Tylko w trzecim kwartale 2021 roku zablokowano ponad 2300 prób wyłudzenia kredytów na kwotę ponad 85 milionów złotych. Dokumenty należy zastrzec natychmiast, jak tylko zorientujemy się, że je utraciliśmy. Co ważne, trzeba to zrobić nawet jeśli nie mamy konta w żadnym banku. Zastrzec dokumenty można w dowolnej placówce bankowej, niezależnie od tego, czy mamy tam konto, czy też nie. Jeżeli dokumenty nam skradziono, trzeba sprawę niezwłocznie zgłosić na policję. Więcej informacji na temat zastrzegania dokumentów dostępnych jest na stronie internetowej dokumentyzastrzeżone.pl.